W Nowogrodzie już dzisiaj obchodzimy uroczystości, te, które są tak naprawdę przed nami. 1, 2, 3 maja, bardzo ważne dni dla nas Polaków. No szczególnie dzisiaj spotykamy się na uroczystości 3-majowej. Dzisiaj, tuż przed świętem 3 maja, właśnie po to, aby w miarę możliwości nasza młodzież nowogrodzka aktywnie uczestniczyła w tych wydarzeniach, ze względu na to, że w 3 duża część młodzieży prawdopodobnie wyjedzie gdzieś z rodzicami na inne uroczystości, na jakieś spotkania rodzinne. Może nie wszyscy będą mieli okazję wziąć udział w takich wydarzeniach. Właśnie dlatego tutaj społeczność szkoły, pani dyrektor wyszli z inicjatywą, aby zachęcić młodzież do tego, abyśmy w taki trochę inny sposób, bo dzisiaj zaczynamy polonezem z parku, przemieszczamy się do naszego zespołu szkół samorządowych. Tam będzie szereg uroczystości i dalej udamy się pod pomnik młodych bohaterów, gdzie złożymy kwiaty i znicze. Mamy w dniu dzisiejszym przede wszystkim osoby, które na co dzień obcują z polonezem. Natomiast oprócz tego mamy wspaniałą młodzież, która przygotowywała się do tego, aby zatańczyć. Liczę na to, że również aktywnie wezmą udział goście. Od zarania dziejów taniec polonez to taniec narodowy i myślę, że święto narodowe, ale i te wszystkie uwarunkowania narodowe to wydźwięk właśnie poloneza. I tym polonezem dzisiaj będziemy zaczynać uroczystość, bo w tym słowie polonez bardzo dużo zawiera uczuć patriotycznych, ale takie uniesień i wszystkie ważne, kiedyś, ale i teraz, wszystkie ważne wydarzenia, czy to będzie szkoła, czy matura, czy bal maturalny, czy studniówka, zawsze zaczynają się polonezem i myślę, że dobrym zwyczajem jest również, żeby kontynuować tę tradycję rozpoczynania uroczystości patriotycznych, narodowych polonezem i dzisiaj młodzież nie tylko z Nowogrodu będzie tym krokiem poloneza zaczynać dzisiejszą uroczystość. Dla samorządu województwa podlaskiego, ale szczególnie dla mnie jest to bardzo bliska miejscowość i wydarzenie dzisiejsze, czyli uroczystości 3 maja, święto Konstytucji, rocznicy wprowadzenia Konstytucji w naszym kraju, to bardzo ważne wydarzenie dla miejscowości Nowogród. Nowogród to bardzo patriotyczna miejscowość i mieszkańcy Nowogrodu są bardzo patriotycznie nastawieni do świętowania świąt narodowych w naszym kraju i cieszę się, że jest tu dużo młodzieży. Dzisiaj będziemy wspólnie wspominać powstanie Konstytucji, ale też i te lokalne, patriotyczne zachowania podnosić i uszanować i pamiętać o tym, jak było kiedyś, ale też taki wzór dla naśladowania dla młodzieży, żeby wiedzieli, skąd korzenie tej młodzieży są, jakie patriotyczne uniesienia były w Nowogrodzie, bo to miejscowość szczególnie, jeszcze raz powtórzę, szczególnie dla ojczyzny zasłużona i mieszkańcy Nowogrodu zawsze patriotyczność i lokalność wspierali i myślę, że dzisiejsze wydarzenie będzie przykładem tego, jak mieszkańcy Nowogrodu, samorząd miasta i gminy Nowogród chce uszanować tą rocznicę. We'll be right back.